Czy zastanawialiście się kiedyś, czy da się zobaczyć to, czego na co dzień nie widzimy, choćby przepływ powietrza? Ja tak. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wizualizacji Schlieren. Witam w moim laboratorium i zapraszam do oglądania. Wizualizacja Schlieren to metoda oglądania rzeczy niewidocznych, która korzysta z faktu, że światło załamuje się w różny sposób na różnego rodzaju ośrodkach. Na pewno widzieliście, że choćby posiadając szklankę z wodą, jeżeli włożymy palec do tej wody i spojrzymy przez szklankę, to ten nasz palec wydaje się przesunięty albo powiększony w stosunku do tego, jak wygląda reszta ręki. Dzieje się tak, ponieważ światło przechodząc przez granicę, choćby powietrze szklanka albo szklanka woda, załamuje się pod różnym kątem. Fakt ten można wykorzystać również do wizualizacji. To niewielkie stanowisko, które tutaj widzicie, to właśnie stanowisko do wizualizacji Schlieren. Składa się ono z punktowego źródła światła umieszczonego tam, które świeci nam na nasze zwierciadło. Zwierciadło załamuje nam światło w taki sposób, że skupia się ona dokładnie tutaj w tym punkcie w obiektywie kamery. Ponieważ światło przechodzi przez powietrze znajdujące się przed zwierciadłem, to jeżeli mamy tutaj różnego rodzaju ośrodki, choćby ośrodki różnej gęstości, to przechodząc przez taki ośrodek o zmiennej gęstości w stosunku do otoczenia, załamuje się nieco w inny sposób. Można to właśnie wykorzystać, aby zaobserwować różnicę pomiędzy tym, co jest mniej i bardziej gęste. Metoda ta została pierwszy raz zastosowana już w XVII wieku. Oczywiście XVII wiek nie ma jeszcze choćby aparatów. No więc co robił Robert Cook, angielski uczony, przyrodnik, który właśnie opracował tą metodę? On zamiast aparatu używał własnych oczu. Umieszczał oczy w ognisku, czyli tak naprawdę w miejscu skupienia się wszystkich promieni światła odbitych od tego zwierciadła, ponieważ nie jest to zwykłe zwierciadło, a jest to zwierciadło teleskopowe, które jest w jakiś sposób wygięte. Akurat tutaj ten promień wygięcia to 400 mm. I wszystkie promienie skupiają się tam w ognisku. Robert Cook przykładał tam oczy, lekko je mrużył i widział to, czego zobaczyć się nie da. Jak choćby teraz to, co widzicie przed sobą na ekranie, czyli powietrze unoszące się nad świeczką. Bardzo ważnym aspektem tego stanowiska jest to, żeby te skupione w jednym punkcie promienie rozproszyć. W tym celu wykorzystuje się choćby żyletkę, która nieco część tego punktu światła zasłania, a drugą połówkę tego punktu światła rozprasza. Dzisiaj, gdy stosujemy aparaty, jak choćby aparaty cyfrowe, musimy tej żyletki używać. Natomiast jeżeli zamiast aparatu cyfrowego użyjemy oka kamery z naszego smartfona, jest to zupełnie zbędne, ponieważ obiektyw smartfona jest tak niewielki, że sam już pełni rolę krawędzi tnącej dla naszego światła. A więc teraz kilka eksperymentów. To, czy możemy zobaczyć pewne rzeczy, czy też nie, zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo dobrze ustawimy nasze zwierciadło. To, co możecie zobaczyć choćby teraz na ekranie, to opary alkoholu unoszące się nad moją ręką. Zwróćcie uwagę na to, że alkohol parując w temperaturze otoczenia posiada inną gęstość niż powietrze w oku. Jeżeli my go teraz w niewielki sposób podgrzejemy, jak choćby rozsmarowując go na naszym ręku i umieszczając po prostu obok zwierciadła, możemy te pary zobaczyć. Prosty eksperyment, soda i ocet.
Soda, reagując octem, wytwarza dwutlenek węgla, którego właśnie teraz unoszące się bąbelki możecie zobaczyć. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób dwutlenek węgla wydostaje się z naszej szklanki i spływa po jej brzegach. Można też w prosty sposób udowodnić, że gazy i ciecze zasadniczo wcale nie różnią się zbytnio, jeżeli chodzi o swoje zachowanie. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób możemy, niewidoczny przecież dla nas gołym okiem, dwutlenek węgla wylewać z kubka, w którym wymieszaliśmy sodę oczyszczoną i ocet. Oczywiście różnica gęstości dotyczy nie tylko ciepłego powietrza, ale możemy ją zaobserwować również choćby dla gazu wydobywającego się z zapalarki. Oczywiście efekt ten, który obserwujecie, jest jeszcze bardziej widoczny, jeżeli my ten gaz zapalimy. Bardzo fajne doświadczenie można znaleźć sobie w sieci z wykorzystaniem suszarki do włosów. Ja niestety w moim laboratorium suszarki do włosów nie mam, dlatego Wam tego nie pokażę. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy materiał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, żeby obserwować i skomentujcie. Dajcie znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć, o czym warto opowiedzieć. I dziękuję za dzisiaj, za oglądanie. Do zobaczenia i do następnego. Cześć! Nie wiem, czy wódka z ketchupem się nada, żeby pić u mego sąsiada.